Znalazłem sobie skrót z Dirwigi, jeśli dobrze wymawiam, do kanionu rzeki Eufrat. Tam, gdzie nie miałem zamiaru pojechać, ale czemu nie? Przecież to jest po drodze. W sumie to się zrobiło 50 km szutrami, z czego jestem bardzo ucieszony. Na takich drogach nie szumią te opony, to od razu trzeba sobie jasno powiedzieć. Za to gdybym miał określić się jednym słowem, to chyba by było trakcja. Trzeba dodać naprawdę dużo gazu i to w KTM-ie, który jest uważany za dzika. Trzeba dodać naprawdę dużo gazu, żeby puściła ta opona. Ja przesadziłem raz, jak tutaj widać. No ale już teraz wiem, ile można. Żółwia przenoszę w zgarbieniu, dlatego że przeczytałem, że one strasznie się boją. Stresują, jak się je podnosi wysoko. O kanionie za wiele nie powiem, dlatego że trzeba tutaj przyjechać. Żadne słowa nie oddadzą tego, co tutaj jest. Tylko dzika przyroda. Nie spotkałem ani jednego człowieka. Dosłownie, ani jednego człowieka. Próbuję sobie przypomnieć. A tam, jak widzieliście, uderzyłem w jakiś kamień, trytytka puściła oponę. Wracając do tematu, trzeba tu przyjechać. Nie każde słowa będą tylko mizerną namiastką tego, co tam jest, co można zobaczyć. Więc trzeba przyjechać po prostu. A to już droga D877. Z kanionu wyjeżdża się nią na wschód. No i tutaj można zażyć trochę adrenaliny, bo barierki ochronne są taką wyjątkową rzadkością, powiedzmy. A cała reszta to przygoda. Tak, to dobre słowo, przygoda. Zakręty, zakręty i zakręty. Chyba się polubię z tymi Bridgestone'ami, dlatego że są uniwersalne, ale nie tak uniwersalne, że do wszystkiego i do niczego, tylko gdybym miał je założyć jeszcze raz i pojechać, to bym założył je jeszcze raz i pojechał.